Szanowni Państwo, witam Was serdecznie. Z wielką przyjemnością, z wielką radością witam pana premiera Jarosława Gowina i pana wiceministra, właśnie mojego przyjaciela, który jest szefem naszej medycyny i szefem rozwoju medycyny w naszym kraju. Tutaj zgromadzili się przyjaciele Uniwersytetu, przede wszystkim Warmińsko-Mazurskiego, w związku z tym przyjaciele Olsztyna. No bo jeżeli Uniwersytet, no to właśnie Olsztyn bez Uniwersytetu to już nie ma tej rangi. I wzajemnie, no po prostu Uniwersytet jest związany z tym miastem i z tym regionem. Proszę Państwa, bardzo znacząca chwila, dlatego że długo oczekiwana inwestycja, jak widać, jest rozkręcana, bo już jest na razie tylko dziura, co prawda, ale wiemy, że za chwilę będą stawiać mury. Długo to trzeba było czekać. Pan premier Gowin bardzo osobiście był zaangażowany w to wszystko i niewątpliwie w tym gronie, dlatego jesteśmy jako goście, ale też i czujący się, tak jak powiedziałem, przyjaciółmi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obiekt, który ma pomieścić Wydział Prawa i Administracji i Wydział Nauk Społecznych. Dwa ogromne wydziały, które wszędzie na każdym uniwersytecie są bardzo znaczące. Po negocjacjach, panie premierze, udało się, myślę, że ta kwota już jest do Państwa dyspozycji. Pozwolicie Państwo, że symbolicznie wręczę ten czek, dosyć duży, uzupełniający kwotę, tak żeby spokojnie budowę prowadzić. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, bardzo się cieszę, że realizujemy ten projekt. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie panu premierowi Gowinowi w tych trudnych dniach, panu ministrowi Skuzie, który na każdym etapie realizacji tej inwestycji pomagał Uniwersytetowi, bo jak się okazało, koszt inwestycji przewyższał te pierwotnie planowane. No i bardzo się cieszę, że po stronie Uniwersytetu znaleźli się partnerzy, którzy przyjęli tą otwartą rękę rządu, przyjęli otwartą rękę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Także przyjaciele Uniwersytetu są tutaj, przyjaciele są także w Komisji Nauki, także jestem optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość naszego Uniwersytetu. Dziękuję bardzo. Bardzo cieszę się, że wraz z panem ministrem Maksymowiczem, panem posłem Wypijem mogłem dołożyć swoją cegiełkę do dopełnienia tego rzeczywiście przepięknego kampusu. Jestem przekonany, że ten budynek będzie wspaniale służył studentom prawa, studentom kierunków społecznych i będzie służył całej społeczności Olsztyna, a tak naprawdę Polski. Dlatego, że ta inwestycja ma pewien szerszy, głębszy sens. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że po katastrofie wywołanej koronawirusem nic nie będzie już takie jak przed tą pandemią. To, że za naszymi plecami toczy się ta inwestycja, to jest dobra wiadomość doraźnie dla polskiej gospodarki. Potrzebujemy jak najwięcej tego typu informacji, tego typu pozytywnych sygnałów. Jeżeli chcemy szybko wyjść z kryzysu, jeżeli chcemy, żeby Polska była krajem ludzi zamożnych, żeby polskie rodziny z nadzieją mogły patrzeć w przyszłość, to trzeba inwestować w takie miejsca jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, trzeba inwestować w polskie instytuty naukowe, w uczelnie i edukację na każdym poziomie. Z przyjemnością przyjmuję również deklarację wsparcia ze strony wszystkich obecnych tutaj osób, wsparcia na rzecz rozwoju Uniwersytetu. Rzeczywiście potrzeby tych dwóch wydziałów, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych, myśmy dostrzegali dużo, dużo, dużo wcześniej. Też należą się podziękowania wszystkim za to, że w tak trudnych warunkach potrafili prowadzić kształcenie i rozwijać się naukowo. I wierzę w to, że to wsparcie, które dzisiaj otrzymujemy, będzie przekładało się na jeszcze lepszy rozwój i w kontekście nowej ustawy będziemy mogli poszczycić się po zmianie tych warunków wyższą kategorią naukową, dyscyplin, które są z tymi wydziałami związane. Bardzo serdecznie dziękujemy. Chcę też zadeklarować, że zawsze będziemy współpracować z resortem nauki i szkolnictwa wyższego. Bardzo serdecznie dziękuję i liczę też na to, że ta inwestycja bardzo szybko będzie rosła.
Ta inwestycja, drodzy Państwo, to 70 ponad milionów złotych, więc to jest bardzo duży wysiłek Uniwersytetu, ale każda złotówka jest dla nas bardzo, bardzo istotna i bardzo dziękujemy za to wsparcie. Dziękuję bardzo.